jestem w głowie, bo głowa myśli kształtami, bo wymiary wszystkie są mentalne. Przewija ci się film, tak? Przez twoją wyobraźnię i ty widzisz jakiś wymiar. Czy to tą rzeczywistość fizyczną, czy jakieś inne wymiary, w których żyje dusza. Natomiast prawdziwy świat jest poza iluzją, bo każdy wymiar jest iluzją. To jest tylko film. Natomiast nasza prawdziwa rzeczywistość nie jest iluzją, czyli jest nie zamykaniem energii w formę, tak jak myślą myśli obrazy, tylko to jest drganie, to jest jakby podziemny, umysł jest na powierzchni, natomiast prawdziwe życie, Stwórca, nasz dom, jest pod powierzchnią umysłu i to jest jakby taki wewnętrzny strumień życia, który w tobie płynie i on jest ekstatyczny. On jest po prostu radosny, on jest szczęśliwy sam z siebie, on nie potrzebuje kształtu, formy, jakiejś myśli, żeby cokolwiek wypełnić, zrealizować, osiągnąć, po prostu tego nie ma. I ja do tego się zaczęłam dostawać.